Cześć, witam w Dębowej Chatce. W odcinkach 59 i 60 serii Missing 411 przedstawiłem sprawy tajemniczych zaginięć dzieci ze stanu Pensylwania. Tego typu przypadków jest tak wiele, że aby omówić je wszystkie, potrzeba co najmniej dwóch lub trzech dodatkowych filmów. Te pojawią się wkrótce. Jednak w stanie tym nie giną jedynie małe dzieci czy nastolatkowie. Dlatego też w tym odcinku przedstawię cztery sprawy zaginięć mężczyzn w wieku 31 do 64 lat. Sprawa numer 1. Dwayne Scott, 31 lat. Zaginął 27 lipca 1978 roku. W artykułach z lat 70. możemy przeczytać, że Dwayne był mężczyzną o lekkim stopniu niepełnosprawności. Potrzebował on leków, aby móc chodzić i kontrolować swoje ruchy. Krewni i rodzina opisywali go jako wątłego, słabego, spokojnego, nieagresywnego, miłego i przyjaznego. Ze względu na swoją niepełnosprawność Dwayne należał do Allegheny Pennsylvania Association of Retarded People. 27 lipca 1978 roku związek ten organizował potańcówkę w nieistniejącym już obozie Camp Tree Farm na obrzeżach miasta Fombell, około 35 km od Pittsburgha. Obóz działał od 1970 roku i przewinęło się przez niego ponad 12 tysięcy osób niepełnosprawnych. Dwayne został przywieziony na potańcówkę i dobrze się bawił. Widziało go mnóstwo osób. Jednak gdy jego opiekunowie przyjechali go odebrać, nigdzie nie mogli go znaleźć. Przeszukano cały obóz, a następnie wezwano policję. Policja stanowa po przybyciu na miejsce wezwała lokalne służby ratunkowe, wszystkich opiekunów z obozu oraz wolontariuszy. Setki osób przeszukiwały okoliczne pofałdowane wzgórza i lasy otaczające obóz. Wykorzystano helikoptery, psy tropiące, poszukiwacze na koniach oraz poruszających się pieszo. Wszyscy chodzili krzycząc imię zaginionego, jednak niczego nie znaleziono. Żadnych śladów stóp, ubrań czy czegokolwiek, co wskazywałoby kierunek, w którym mógł się udać. Poszukiwania Dwayne'a trwały przez ponad 2 tygodnie, aż w końcu policja stanowa przyznała, że nie jest w stanie znaleźć 31-latka. 94 dni od zaginięcia dwóch miejscowych myśliwych znajdowało się około 4 km od Camp Tree Farm, kiedy odkryli rozkładające się ciało na zboczu wzgórza. Był to Dwayne. Ciało sprowadzono do biura koronera i tam też przeprowadzono autopsję. Mężczyzna nie miał żadnych złamań i przyczyna jego śmierci była zagadką. Najciekawsze było jednak to, gdzie Dwayne został znaleziony i jak tam dotarł. Poszukiwacze potwierdzili, że przeszukiwali to miejsce, jednak jego strome zbocza i cierniste zarośla powodowały, że ich ubrania się rozrywały. Z tego powodu nie wchodzili wyżej, gdyż stwierdzili, iż ubrany w strój na potańcówkę, słaby i wątłej budowy ciała Dwayne, który dzięki lekom ledwo był w stanie chodzić, nie byłby w stanie wejść wyżej. Według rodziny 31-latek miał problem z wejściem na jakiekolwiek wzniesienie. Nie był w stanie przejść nawet niewielkiej odległości. Myśliwi ubrani w odpowiedni strój znaleźli się w tym miejscu tylko dlatego, że gonili zwierzynę. W innym wypadku tak, żeby tam nie weszli. Aby zbadać tę sprawę, śledczy zaprowadzili rodziców i siostry Dwayne'a w miejsce, gdzie go znaleziono. Artykuł z 1 listopada 1978 roku w Pittsburgh Press zawierał wypowiedź pani Scott. Miejsce, w którym go znaleźli, było prawie niemożliwe, aby tam wejść. Nigdy, przenigdy nie uwierzę, że wszedł tam sam.
Siostra Dwayna, Karen, która pomagała w poszukiwaniach, również wypowiedziała się na temat lokalizacji ciała. Nie ma opcji, aby tam się dostać i nie rozerwać sobie skóry. Poszukiwacze po przeanalizowaniu miejsca, gdzie zaginął i gdzie ostatecznie został znaleziony, ustalili, że Dwayne musiał przejść około 5,6 km, co według zarówno rodziny, jak i jego opiekunów było niemożliwe. Robert Nenkin, dyrektor stowarzyszenia prowadzącego obóz, stwierdził, że jeśli 31-latek nie przeszedł tej odległości, musiał tam się dostać w jakiś inny sposób. W artykule z 2 listopada 1978 roku w gazecie Tyrone Daily Herald możemy przeczytać ostatni wywiad z panią Iną Scott, czyli matką Dwayna. Pani Scott powiedziała, że nie wierzy, aby jej syn mógł przedostać się do miejsca, gdzie go odnaleziono. Koroner nie był w stanie ustalić przyczyny śmierci. Pomimo ciernistych zarośli, które były bardzo trudne do przejścia, na ciele nie było żadnych większych skaleczeń czy siniaków. Podsumowując, sprawa zaginięcia i śmierci 31-latka jest typowa dla Missing 411. Niepełnosprawny mężczyzna, który ledwo jest w stanie się poruszać, znika bez śladu, a następnie zostaje odnaleziony w miejscu, do którego nie byłby w stanie dojść o własnych siłach. Pytanie: czy ktoś go tam zaniósł? A jeśli tak, to w jakim celu? To nie takie proste przenieść dorosłego mężczyznę ponad 5 km i to jeszcze w takie miejsce. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci, nie było złamań czy ran, które byłyby czymś naturalnym, gdyby Dwayne przedzierał się przez cierniste zarośla otaczające miejsce, gdzie ostatecznie został znaleziony. Jedyną opcją wydaje się zrzucenie niepełnosprawnego z góry. Tylko kto lub co byłoby w stanie to zrobić? Sprawa numer 2. Emerson Carbo, 64 lata. Zaginął 11 listopada 1985 roku. Emerson na co dzień mieszkał w mieście St. Thomas w stanie Pensylwania. W wolnym czasie 64-latek uwielbiał polować, głównie na jelenie i kaczki. Od wielu lat w wyprawach do lasu towarzyszył mu jego szwagier, Ralph Isett. W poniedziałek 11 listopada 1985 roku Emerson wraz z żoną wybrał się do lasu w pobliżu miejscowości Wood na piknik. W pewnym momencie 64-latek zobaczył grupę 5 mężczyzn niosących upolowane dzikie indyki. Emerson, gdy to zobaczył, również chciał upolować indyka, gdyż nigdy wcześniej tego nie robił. Małżeństwo spakowało się i razem pojechali do siostry pani Carbo. Tam Emerson namówił szwagra, aby razem pojechali na szybkie polowanie. Kobiety zostały w domu, a Emerson i jego szwagier Ralph udali się około 4 km na południe drogą stanową 913. Na miejsce dotarli około godziny 13. Zaparkowali samochód przy drodze i ruszyli na południe przez las. W pewnym momencie zaczęło lekko padać. Emerson miał przy sobie strzelbę firmy Remington. Ubrany był w szary sweter, brązowe spodnie, płaszcz z kamuflażem oraz niebieską czapkę z daszkiem. Cechą charakterystyczną mężczyzny były blizny na twarzy spowodowane rzadką chorobą skóry. Około godziny 14 Emerson i Ralph postanowili się rozdzielić. Ustalili, że spotkają się przy samochodzie, gdy słońce zacznie zachodzić. Ralph przybył na miejsce o umówionej porze, jednak jego szwagier nigdy nie dotarł do celu. Zaczął go szukać i przypadkowo spotkał miejscowego strażaka, który po służbie również polował w tym lesie. Obaj panowie szukali Emersona, jednak niedługo po tym, jak wyruszyli na poszukiwania, pogoda jeszcze bardziej się pogorszyła i zaczęło mocno padać. Pogoda nie zmieniła się przez całą noc.
Mężczyźni wrócili do miasta i powiadomili najbliższą jednostkę straży pożarnej. Było już zbyt ciemno, aby rozpocząć poszukiwania, więc poczekano do rana. Pan Carbo polował w lesie w okolicy miejscowości Wood. Przez ponad 2 tygodnie ponad 1800 osób ramię w ramię przeczesywało okoliczne lasy. Ekipy poszukiwawczo-ratownicze, zespoły z psami tropiącymi, po niebie latał helikopter z kamerą termowizyjną, a rodzina i wolontariusze przeszukiwali teren pieszo. Na miejsce sprowadzono również nurków, aby sprawdzili okoliczne rzeki i jeziora. Jeśli spojrzymy na mapę, to widać, iż nie jest to jakiś wielki, odludny obszar. Okoliczne lasy nawet w latach 80. były poprzecinane przez leśne i lokalne drogi, którymi można było dojść do pobliskich miejscowości czy gospodarstw. Emerson polował tu od bardzo wielu lat. Znał te okolice jak własną kieszeń. Policja przesłuchała zarówno szwagra, jak i spotkanego przez niego strażaka. Nie było żadnych dowodów, aby ich relacja nie była prawdziwa. Myśliwi, jeśli się zgubią w lesie lub mają kłopoty, to strzelają w powietrze seriami. W ten sposób łatwiej ich znaleźć. Ralph wystrzelił 5 razy w powietrze, jednak Emerson nigdy nie odpowiedział tym samym. Gdyby Carbo został zamordowany lub przypadkowo postrzelony, to ciężko byłoby się pozbyć ciała lub go przenieść. Według rodziny mężczyzna ważył około 80 kg. Wydała ona również oświadczenie, stwierdzając: uważamy, że został zabrany z lasu, nie sądzimy, aby żył. Ida Carbo, czyli żona Emersona, była na miejscu poszukiwań przez tydzień. W tym czasie pomagała szukać męża razem ze strażakami, okolicznymi mieszkańcami oraz policją. Po 7 latach kobieta uzyskała zaświadczenie od lokalnego sądu, który uznał Emersona za zmarłego. W 2006 roku Ida zmarła, ale przed śmiercią poprosiła 3 swoich dzieci, aby nadal w miarę możliwości szukały ojca. Pojawiło się wiele teorii o tym, że odkryte na pobliskim gospodarstwie kości należą do Emersona, jednak było ich zbyt mało i były w bardzo złym stanie, aby móc pobrać z nich próbkę DNA. Sprawa Emersona Carbo jest nadal otwarta, a policja stanowa posiada akta zaginionego. Sprawa numer 3. Michael Malinowski, 37 lat. Zaginął 24 października 1996 roku. Michael Malinowski pracował jako doradca do spraw zdrowia psychicznego w Greater Trenton Community Mental Health Center. Był wegetarianinem, nie zażywał narkotyków, rzadko pił i w chwili zaginięcia nie był w żadnym związku. Mieszkał w mieście Yardley w hrabstwie Bucks w stanie Pensylwania. Mike miał syna Johna, który w tym czasie miał 10 lat. Michael rozstał się z żoną w 1993 roku, a w 1995 para wzięła rozwód. Ich syn mieszkał z byłą żoną w San Francisco. Pomimo dzielącej odległości 37-latek często dzwonił i odwiedzał Johna. W październiku 1996 roku Mike brał udział w seminarium psychologicznym w hrabstwie Chester. Event zaczął się w poniedziałek 21 października i miał trwać do czwartku. 24 października, czyli w czwartek rano, Mike wziął udział w ostatnim dniu seminarium, a następnie pojechał około 321 km na północ, aby spędzić parę dni wędrując i robiąc zdjęcia w wąwozie Pine Creek Gorge w hrabstwie Tioga w stanie Pensylwania. Wąwóz ten nazywany jest również Wielkim Kanionem Pensylwanii. To 76-kilometrowy wąwóz wyrzeźbiony w płaskowyżu Allegheny przez potok Pine Creek w północno-środkowej Pensylwanii.
Znajduje się on na obszarze około 650 km lasu stanowego Tioga. Kanion zaczyna się na południe od Ansonia, niedaleko Wellsboro, wzdłuż drogi stanowej nr 6 i ciągnie się dalej na południe. Jego najniższy punkt znajduje się na głębokości 440 metrów w Waterville, w pobliżu południowego krańca. W parkach stanowych Leonard Harrison i Carlton Point ma on ponad 240 metrów głębokości, a odległość od brzegu do brzegu wynosi około 1200 metrów. Około 16:30 Mike dotarł na miejsce i zameldował się w Pine Tree Lodge w miejscowości Gaines. Obiekt został zbudowany na polecenie armii USA za czasów prezydentury Roosevelta. Oferuje piękne widoki na dolinę Pine Creek. Każdy domek ma własną zadaszoną werandę i kuchnię. Dookoła znajdują się tu tylko las i dzika przyroda. Malinowski zamierzał w takim domku spędzić dwie noce. Wieczorem zadzwonił do swojego współlokatora, Grega Rossiego, i poinformował go, że dotarł na miejsce i wszystko jest w porządku. Następnie włączył ogrzewanie i poszedł spać. Śledczy uważają, że Michael wyruszył w piątek rano zwiedzać okolice. 37-latek lubił przyjeżdżać w to miejsce i był tu wielokrotnie wcześniej. Jednak nie wrócił do domku na drugą noc. Pracownik sprzątający pokój zauważył, że łóżko jest niepościelone, a Mike zostawił na nim swoje rzeczy. W poniedziałek 28 października kierownik Pine Tree Lodge zgłosił zaginięcie Mike'a. W niedzielę 3 listopada pracownik służby leśnej znalazł wynajęty przez Malinowskiego samochód Nissan Sentra z 1995 roku. Auto było zaparkowane w punkcie dostępu do szlaku w Barbour Rock Overlook na zachodnim brzegu wąwozu Pine Creek. W jego wnętrzu policja znalazła rozpakowany plecak, telefon komórkowy, kurtkę, parę sportowych brązowych butów z gumową podeszwą, dzbanek wypełniony w 1/3 wodą, kilka jabłek, pudełko niskotłuszczowych krakersów oraz pusty futerał na aparat fotograficzny na desce rozdzielczej. W magnetofonie znajdowała się kaseta z muzyką klasyczną. Zniknięciem Malinowskiego natychmiast zajęły się organy ścigania hrabstwa Tioga. Poszukiwania prowadzono przy użyciu helikopterów z kamerą termowizyjną, psów tropiących oraz kadawerowych, wolontariuszy oraz profesjonalnych ekip poszukiwawczo-ratowniczych. Dodatkowo na miejscu pojawiło się 123 miejscowych strażaków oraz 9 zespołów spinaczkowych. Niestety, nie znaleziono niczego, nawet najmniejszego śladu. Poszukiwania Malinowskiego były największymi w historii hrabstwa Tioga. Dowódca zespołu poszukiwawczo-ratowniczego stwierdził, że jest to pierwszy raz w historii, kiedy jego ekipa nie znalazła zaginionego, dodając, że zawsze znajdują przynajmniej ciało. Według poszukiwaczy wyglądało to tak, jakby Mike zaparkował samochód, napełnił butelki wodą, wyciągnął aparat i ruszył na wędrówkę po dobrze mu znanych szlakach. Śledczy przeszukali dom Malinowskiego i przeanalizowali jego albumy ze zdjęciami. Wywnioskowano, iż Michael był na zachodniej krawędzi wąwozu już wielokrotnie wcześniej i robił tam zdjęcia w różnych porach roku. Zakładano więc, że i tym razem zrobił to samo. Na temat zaginięcia 37-latka powstało sporo artykułów. Przedstawiono w nich wiele najróżniejszych teorii. Uważano, że Malinowski uległ jakiemuś wypadkowi i zmarł w lesie, że popełnił samobójstwo lub sam zaaranżował własną śmierć. Mógł też zostać zabity przez kogoś w pobliżu domku lub przypadkowo zastrzelony przez myśliwego, który potem spanikował i uciekł z ciałem. Jeśli miał wypadek lub popełnił samobójstwo, to dlaczego go nie znaleziono? Zapach zwłok przyciągnąłby dzikie zwierzęta, a także psy tropiące.
Jeśli ktoś go zastrzelił, to raczej ciężko byłoby mu uciekać z ciałem przez las. Tak jak wspomniałem wcześniej, w samochodzie zostały znalezione buty sportowe z gumową podeszwą. Znaczyło to, że mężczyzna nie zmienił ich, aby wędrować po lesie. W wielu sprawach tajemniczych zaginięć serii Missing 411 odnajdywano samochody z opuszczoną szybą, a w środku pozostawione w nieładzie wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak portfel czy telefon komórkowy. Wygląda to tak, jakby ofiara zobaczyła coś, opuściła szybę i poszła zobaczyć, co to jest. W tej sprawie wygląda to podobnie. Malinowski mógł zacząć nalewać wodę z dzbanka do butelki, gdy zobaczył coś, co przykuło jego uwagę. Zabrał więc aparat i wodę, ale nie zmieniał butów. Stale monitorowano aktywność na kontach bankowych zaginionego. Sprawdzano również jego Social Security Number, ale tam również nie odnotowano żadnej aktywności. Syn Michaela, John, nigdy nie otrzymał żadnej wiadomości od swojego ojca. Zniknięcie Malinowskiego jest bardzo podobne do zniknięcia Nity Mayo z 8 sierpnia 2005 roku na przejeździe poza miastem Sonora w Kalifornii. Sprawa była omawiana w odcinku numer 28. Kobieta zatrzymała się, robiła zdjęcia i zniknęła. Jej samochód został znaleziony zamknięty na parkingu. Podobnie jak Mike Malinowski, Nita Mayo nigdy nie została odnaleziona. Sprawa numer 4. Charles Russell Belts, 56 lat. Zaginął 7 czerwca 2005 roku. Charles na co dzień mieszkał w mieście Pitcairn. W czerwcu 2005 roku postanowił wybrać się na ryby i zapolować na kojoty. Powiedział on swojej żonie, że zamierza udać się na obszar Clear Creek State Park wzdłuż rzeki Clarion, przy drodze River Road w hrabstwie Elk. Mężczyzna miał wrócić do domu 7 czerwca. Gdy tego nie zrobił, 2 dni później jego żona zawiadomiła policję. Rodzina pojechała w miejsce, gdzie udał się Charles i znalazła jego samochód Plymouth Caravan z 1992 roku przy drodze River Road. Powiadomiono o tym fakcie policję. Od tego miejsca rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Ratownicy, ochotnicy oraz rodzina przeczesywali obszar 518 km2. Wykorzystano psy tropiące oraz helikoptery z kamerami termowizyjnymi. Niestety, Charles nie został odnaleziony do dziś. Nie znaleziono również żadnego śladu po jego sprzęcie wędkarskim oraz broni. Zupełnie jakby zapadł się pod ziemię. Mężczyzna polował na tym obszarze wielokrotnie i znał go bardzo dobrze. Zaginął w czerwcu, więc nawet jakby się zgubił, to bez problemu powinien przeżyć kilka nocy w lesie. Jeśli zmarł z powodu wypadku lub przyczyn naturalnych, to odnalezienie go nie byłoby aż tak trudne. Znaleziono by broń, szczątki ubrań, wędkę itd. Czy ktoś go porwał i zamordował? Czy też Charles uciekł i rozpoczął nowe życie? Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze teorie na temat spraw z dzisiejszego odcinka. Na marginesie dodam, że w trakcie rozwoju dębowej chatki i doświadczeniach, jakie zebrałem tworząc poszczególne odcinki, doszedłem do wniosku, że sporo pierwszych odcinków stworzyłbym inaczej, lepiej, z większą ilością szczegółów i dodatkowych informacji, jakie ostatnio się pojawiły. Chciałbym także uwzględnić w nich Wasze komentarze oraz uwagi. Dlatego też oprócz nowych materiałów spodziewajcie się reedycji starszych filmów. Będą one zastępowały poprzednie wersje i zajmowały ich miejsce na playlistach. Dodatkowo planuję stworzenie filmu lub serii filmów na temat teorii, co może być przyczyną tajemniczych zaginięć ludzi.
tej chwili nie wiem jeszcze, czy materiału starczy na jeden długi, czy kilka krótszych, na przykład półgodzinnych filmów. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli chcielibyście wesprzeć moją pracę, to zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite albo Buy Coffee. Lub polecić kanał wśród rodziny lub znajomych, na przykład poprzez portale społecznościowe. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania i kliknięcia na dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach Dębowej Chatki.